Dron gliniarzy. Pierwszorzędna robota. Wysyłam ratę wynagrodzenia. Dobra. 4 samochody na 7 mam już. Gdzie był ten samochód do kupienia? Tu jest. Ty, akurat jestem w tym miejscu mniej więcej. Do gliny mnie ścigają. Muszę poczekać. Czemu mi przełączyło znowu zadanie? No przecież... Tu wciskałem. Nie no. Mogę przełączyć? Ale przełączanie radia też czasami się buguje. Dobra, gwiazdka znika. Znikła? Nie idę, chcę ten wóz. No, wydaje się fajny. 58 tysięcy. Nie no, bierę. No. I teraz to mi się podoba. Myślisz nad Avermedium, ale co, żeby na 2 PC-ty streamować? Mówiłem tego. Okej, okay. Przelew przyszedł, niech ci służy szerokiej drogi. No, w końcu mam jakąś furę porządną. Szybka i wściekła. Wow, wow, ma trochę mocy. Ostrożnie w zakręty. Muszę się rozgrzać. Będzie wyścig przed nami. O! Piosenka z tego to jest... Japan In. Czy jak to się tam nazywało? Z E3. Chyba na E3 to było. Ten trailer. Tak patrzę, ale faktycznie jest chyba ten błąd z tymi światłami, że wszędzie nam się zielony zapala. Patrzcie, podjadę, będzie zielone. Widzicie, zielone. Dziwne. Samochód stoi. Odbiło mnie. Judy, co tam? Niedaleko od naszego. Dziś pochowałem Evelyn. Zapytajmy, jak się czuje. Zamiast się dzisiaj porządnie spić. Ej, to może wpadnę do niej. Mogę? No dajcie mi odpowiedzieć jej coś. Nie mogę chyba. Kurde. Pojedziemy do niej, ej tak, zobaczymy. Co, ja mam czekać tutaj, czy co? Motorek na sprzedaż. A, muszę zadzwonić do Claire. Dobra, Claire. Claire, jestem na miejscu. Ej, Kamil. Świetnie. Też niedługo będę. Dobra. Jakoś rozróbę bez spoilerów. Wyścig. Zadanko poboczne. To będzie fajne. Zobacz, jaką mam kurteczkę. Chciałeś bez spoilerów. Moim czy twoim? No ja teraz mam szybki wóz, więc się tak zastanawiam. Możemy zaraz zleconko jakieś zrobić. To jest takie powtarzalne w miarę. Dobra, pojedziemy jej wozem. Albo jedziemy moim. Może być. Zresztą ona ma chyba lepszy. Chociaż nie, no tego co kupiłem teraz to świetny. Zobaczmy go w środku. No, no. A, usiądź na ławce i zaczekaj. Dobra, czekamy. Drogi był dosyć.
50 parę tysięcy, ale już nazbierałem 80, to zbierałem na jakiś dobry wóz. Tak, tak, mam wolne auto. Postawiłem na nas kupę forsy, przegrana nie wchodzi w rachubę. Tak. Patrz, Samson. Czekajcie, ja sobie zapiszę przed tym wyścigiem, bo coś czuję, że się gdzieś rozwalę. Trzeba go wygrać, my musimy wpisowe wygrać. Widzę, byłby wstyd przegrać z kimś takim jak on. Ty, ktoś ma taki sam wóz jak ja. Bez kitu. To jest wolne. To jest ciekawy wóz. Oczywiście mają opancerzony. O, to jest fajna bryka. O kurde. Jeszcze raz go widzę. To jest nawet też szybkie, jeździłem tym. Dobra, idziemy. Hej V, dobrze cię widzieć. Jak ci się to podoba? Nie, no fajnie. Opowiem ci o wrażeniach, jak dojedziemy do mety. Byle w całości. Myślę raczej o tym, żeby wygrać. Bez obaw. Potrafię dodać gazu. Gazu potrafię dodać gazu z zakrętami. Problem robi się niewidoczny, gdy zasłania go stos eurobaksów. Och, pieniądz rozwiąże każdy problem, co? Mhm. A więc trupy padają tutaj bezkarnie. Bo tam będzie strzelać. Policja ma w dupie, kto zginie w wyścigu. Wszystko idzie. Jak kieruje, ona strzela. Kula w czaszce to też wypadek drogowy. Jakie drogi, takie wypadki? Jakieś porady przed startem? Nie zdejmuj nogi z gazu. Ja postaram się spowolnić paru natrętów. No i dobra. O, coś leci. Liczy się prędkość niż siła ognia. Okej. Chyba karetka. Aha, masz tu drzazgę. Weź drzazgę. Po co ta drzazga? Wyświetli ci trasę. Bez niej nie wiedziałbyś, gdzie je. Dobra, dawaj. Musimy przejechać przez wszystkie punkty kontrolne, inaczej nas dyskwalifikują. Jak chcesz się jeszcze pokręcić, to proszę bardzo, ja posiedzę w wozie. Kiedy startujemy? Drzazga. Usłyszysz speakera. Okej. Okay. Jadamy. Podobnie? A to nie, to dziękuję. Nie, no muszę kupić taki wóz, jak będzie okazja. To trzeba nazbierać kasy. To mój? Chyba nie. Nie mogę dźwięku wydać tak jak oni. Zacisnąć zęby i przygotować się na kopa. Start za 3, 2. Kontrolny 1.31, pozycja 0.6, ramy. Jedziemy. Jak mi zjechał jeszcze dziad. Dobrze nam idzie, Wi. Oby tak dalej. Nie zapeszaj. Ty, już 4 punkty mam zaliczone, co jest? Tylko 2 widziałem. Siema. Kurde, szybki jest, szybszy od mojego. Muszę na zakrętach go dobrze brać. No strzelaj coś. Dobrze. Przed nami ostry zakręt. Trzymaj się. Które są zaraz za mną. No, w ogóle takie powinno być prowadzenie zadań pokazane. Rozwalili się tam chyba niektórzy, bo tam minimapa jest zbugowana. Samochody się pojawiają, tam i znikają. Ty, ten wóz nie jest taki szybki jak ich. No. Są zaraz za mną. Jeden błąd i nie będzie tak fajnie. Kamera nie wkurza się, co chwilę resetuje. Trzymaj się. Kurde, specjalnie się uczyłem jeździć. Z pierwszej osoby jeździłem dosyć sporo, bo tam to jest trudniejsze. Ale tutaj też trochę pojeździłem. Przygotowałem się do wyścigu. To najlepsze jest to, że kupiłem ten samochód. Będą taranować. A każdy to inaczej działa.
Dzięki za subka, Kamil. Który to miesiąc? Zaraz zerknę. 21, żuik. O, to jest ten. Podobny do mojego. Ty, dlaczego mam pozycję 2 na 6? Co jest? Teraz mam pozycję 1 na 6. Przecież cały czas pierwszy byłem. I oni jakimiś skrótami sobie pojechali. Chyba. Bo nie wiem, o co chodzi, albo to jest zbugowane też. A ona w ogóle nie strzela, miała strzelać. Zwycięzcami zostają Vi i Claire! Gratulacje! Ale głupie to było. Wygraliśmy, kurwa, pierwsze miejsce! Nie wierzyłaś we mnie, co? Pierwsze miejsce, Vi! To nie tak, że nie wierzyłam, ale... Widzisz. Dobra furka, nie? Pierwsze miejsce. Nie musisz powtarzać. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy mecie, w razie czego. Robi się. Widzę, jak ktoś tutaj nie wyhamuje, to może łanie skusić. No, taką furkę bym chciał mieć. Ścigasz się tak co roku. To mój czwarty raz. Pierwszy udało się wygrać, a potem... Potem człowiek się uzależnia. Nie chce odpuścić. Nie chce, czy nie może? Co za różnica. Dlaczego to robisz? Chodzi ile o mam kasy? Jak ten... Jej pieniędzy mi nie zabrało za samochód chyba. Z wygranej? O to, żeby być pierwszym? Ciekawe. Bo sprawiasz wrażenie mocno zdeterminowanej. A ty nie lubisz wygrywać? Pewnie, jak każdy. No widzisz, mam tak samo. I lubię kończyć to, co zaczęłam. Więc wygrajmy te cholerne wyścigi. Jasne. Taki jest plan. Podrzucić cię do garażu? A gdzie jestem? Wiesz co? Pewnie. Jakieś taki to miejsce. Pewnie. No to jedziemy. A, do jej samochodu muszę się. Taki bym jechał. Jakbym się zgodził, żeby z nią jechać. Wolałem ten swój. Nie wiedziałem, czego się spodziewać po tym samochodzie. Nigdy nam nie dali go do przetestowania nawet. Ale ładnie w środku nawet. Chociaż tak... Aha, okej. Okay. Fajna kierownica. Ciekawie skręcę. Dobra, można sobie F-ką pominąć podróż. O! Co jest? Claire. O, jest. No ale ona ma pancerny, a on raczej wolny by był, mi się wydaje. Kurde. Ej, bo mi się wydaje, że ja nie mogę tych wszystkich ścieżek zrobić i za długo być, i się chyba muszę śpieszyć. Pierwsze symptomy. A nie, to nie mam. Chip mi się, kurde, uszkadza co jakiś czas. Dobra, zacznę do Bridget. By przyjąć jej pomoc? Nie. Nie chcę Bridget. Chwila, nie ma drugiego wyścigu? To muszę czekać na kolejny wyścig. Sandra D. Sandra Dorset. To za co dostałem zlecenie? Zadzwońmy. Za co dostałem już kasę? Vi! Baru na kielicha? Znalazłeś mój databank? Dobrze cię słyszeć. Rozumiem, że paramedycy poskładali cię do kupy. A, to jest ta z pierwszego tego. Nie mieliby czego zbierać. Już wiem. Nie miałam okazji podziękować. Był z tobą jeszcze jakiś Latynos, prawda? Przekaż mu moje wyrazy wdzięczności. Jackie nie żyje. O, przykro mi. Czy to przeze mnie? Nie, przez Arasakę. Zginął niedługo po tym, jak cię uratowaliśmy. Miło, że o nim pamiętasz. Udawałby, że go to nie obchodzi, ale tak naprawdę byłby dumny. Ex-gangster od siedmiu boleści. No, ale my żyjemy nadal. Na czym stanęliśmy?
Pytałam o databank. Od razu do sedna, co? Znalazłem go. Można kupić papieroski? Był w noże kosiarzy. Co my tu mamy? Jesteś tam? Tak, po prostu odkąd się dowiedziałam, że mnie u nich znalazłeś, wszędzie ich widzę. Podejrzewałam, że mogą go mieć, ale podejrzenia, a wiedza to dwie różne rzeczy. Próbowałam sobie wmówić, że już nic mnie zajmie. O, komputer, przyszłości. To komputer? Nie, chyba nie. Masz platynową kartę Trauma Team. Z nimi nie zginiesz. Drugi raz nie dasz sobie wcisnąć blokera. Jaki spoiler? To nie był spoiler. Za pierwszym razem też tak. Zwykła rozmowa. Ale może masz rację. Było, minęło. Trzeba jakoś zapomnieć. A to z nią to było w tym, w trailerze co pierwszym pokazywali. Były w pierwszym gameplayu. Przenieś nośnik do mojego mieszkania. Wysłałam adres. Jasne. Prawa Sandra D. Dobra, to później. No dobra, to idziemy zrobić coś w takim razie. Wysokie ryzyko, no to mogę zginąć tam w takim razie. No kurde, jeszcze utknął w korku mi samochód. Masz za karę. Kurde, był tu kliniarz akurat. A to dron policjantów. Oj. A tu jeszcze gliniarze, kurde. No tak od razu, że zabiłem człowieka, będą mnie ścigać. Dzień dobry. No kurde, kolejne wykroczenie mi się pojawiło za to. Chyba to są chyba gliniarze. Tak, to są gliniarze. To nie, to ja z nim nie walczę. To nie tak miało być. Nie być łatwo ich zgubić teraz. O nie. To jakieś działko automatyczne. No i tyle. Pobawiliśmy się. Bo tu stał gliniarz. Oni już chyba przestali mi... A nie, dobra. Bo ja się rozbiłem samochodem. I tam stał goście i chyba drugie zgłoszenie weszło wtedy. Ej, ale nie wiedziałem, że oni mają działko automatyczne gdzieś tam na mieście porozstawiane. Ale jakbym rozwalił, to czuję, że jeszcze jedna gwiazdka by się pojawiła. Muszę kiedyś spróbować zrobić save'a i postrzelać. Nie no, policja jest tu mocna. Zadzwoń do Sandry. Jeszcze raz ta rozmowa, naprawdę? Jesteś V, prawda? Okej. Znalazłeś mój databank? Dobrze cię słyszeć. Ty, nie mogę tego pominąć. Ja pierdzielę, dobra, pobiegnę sobie tam, zacznę strzelać się. Nie mieliby czego zbierać. Nie miałam okazji podziękować. Był z tobą jeszcze jakiś Latynos, prawda? Przekaż mu moje wyrazy wdzięczności. Przekażę. On nie... Jasne. Przekażę. Pewnie powiesz coś w rodzaju ese, co mi po takim dziękuję. Forsy od tego nie przybędzie. Czekaj, muszę kończyć. Ale że mnie trafiają z takiej odległości? O kurde. Nie mam amunicji. Skupcie się do kurwy nędzy! To jest za wysoki poziom dla mnie tak w ogóle. Kurwa! Gorzej!
1,7! No. No hej, to o czym mówiliśmy? Nie mogę dłużej rozmawiać. Co to miało być? Załatwione? Jest po tej stronie samochodu, czy po tamtej? Po tej chyba. Dobra, mów dalej. No i po robocie. Jasne. Przekażę. Pewnie powiesz coś w rodzaju ese. Sam i po takim dziękuję. Forsy od tego nie przybędzie. Wszystko w porządku? A, pewnie. To znalazłeś mój databank? A tak. Od razu do sedna, co? Znalazłem go. Niespodzianka. Był w rozkoszy. Jeszcze jakieś zleconko zrobimy. Bardzo wysokie, wysokie. Dużo życia mają, bo to jest wszystko na wysokim poziomie. Zgłoszenie od policji. Bierę tam. Nie, bierę to. Sandra, jesteś tam? Tak, po prostu odkąd się dowiedziałam, że mnie u nich znalazłeś, wszędzie ich widzę. Niezłe autko. Podejrzewałam, że mogą go mieć, ale podejrzenia, a wiedza to dwie różne rzeczy. Trochę nim buja. Że już nic nie z nimi nie łączy. Masz platynową kartę Traumati. Z nimi nie zginiesz. Drugi raz nie dasz sobie wcisnąć blokera sygnału. Za pierwszym razem też tak myślałam. Ale może masz rację. Było, minęło. Trzeba. Dobra, co my tu mamy? Teraz mam nowe zmartwienia. Coś, o czym powinienem wiedzieć? Nieważne. Przenieś nośnik do mojego mieszkania. Wysłałam adres. Jasne. Sprawdź, zabezpieczy to wody. Znowu trzalizuj zagrożenie. Aha! Sam nie wiem. Halo? Nie słyszę, co? To gówniany dzień! Nie! To są inteligentne pociski? Czy mi się wydaje? Gra, to chyba nie jest typ od mnie. A może jest. Celowniczek. No coś tu jest. Nie mogę, sugerowało się. Nie można podnieść. To są takie dodatkowe aktywności. Muszę iść do skrytki. Gdzieś tam. Zlecenia. O, tu coś jest. Co jest? To może przez ścianę strzelać, czy mi się wydawało? Trochę twardy. Snajpa taka ładowana chyba była.
Nie, z Sandrom... tak, Sandrom jest poboczny. Ale dosyć ciekawy mi się wydaje, jeden z tych ciekawszych, więc może... Póki jest Kamil, to nie spoilerujmy. Ale mógłby też jeszcze powiedzieć. Kiedy już go nie będzie. Coś tu jeszcze mamy. No i dobra. Zobaczmy. Champion. O kurczę, walka wręcz chyba. To nie, to może na razie nie. Gdzie ja jestem? No i czemu ja jestem aż tak daleko? Ja tutaj mam przecież robotę. Dobra, to jedziemy z dziennika. Podejdź do mistrza Zen. No wiem co to jest. Możemy to zrobić. Tam podjechać. Wytepnąć. Kurde, trochę za wysoko było. Jeszcze jeden wyścig by sobie chętnie przeszedł. No ale nie ma. Kurde. Trąciłem typa. Jedziemy tutaj. Chciałam tylko, żebyś wyszedł na ludzi. I jeszcze możesz to zmienić. Tak? A od kogo? Quadra Z Turbo. Chcę to. Z Turbo. 130 tysięcy. O kurczę, panie. Nie stać mnie. W którym miejscu? Jeszcze mnie nie stać. Ale chciałem to. Kurde, to jest dobry samochód. Judy. Hej, Judy. Jak się czujesz? Chujowo. Ale wymyśliłam coś. No proszę. Słyszałem, że żałobę trzeba odpowiednio przeżyć. Trzeba przejść przez wszystkie etapy i blokować uczuć. Najpierw jest szok, potem gniew, potem smutek. Jestem przygotowany. Wiecie. Wybrać cel. Ja miałem gdzie się udać? Tutaj. Nie wiem. I tutaj zostanę. Bo wiem, co z tym gniewem zrobić. No to co wymyśliłaś? Lizzy z bar był kiedyś burdelem. Najgorsi zabili tam o jedną dziewczynę za dużo. Ludzie wzięli sprawy w swoje ręce i teraz to nasz klub. To samo trzeba zrobić z chmurami. Aha, przejmujemy. Znam tę historię. Z klubem wcale nie poszło tak prosto. Nie powiedziałam, że będzie prosto. Ivy myślała, że w chmurach będzie bezpieczna. Widziałeś, dokąd ją to zaprowadziło. Vi, ja po prostu nie mogę patrzeć na to spokojnie. Na pewno dobrze to przemyślałaś? W ogóle tego nie przemyślałam. Wiem tylko jedno. Moksom udało się nie dlatego, że wszyscy siedzieli na tupach i myśleli. No dobra. Namówiłaś Mox, żeby przejęli chmury? Nie, namawiam ciebie. Znam w chmurach kogoś, kto stanie po naszej stronie. Czyżby Tom? Pomożesz mi. Dobra, jestem z tobą. Uch, zajebiście. No to jaki jest plan? Musimy porozmawiać z Majką Maedą. Czy wiemy, co będziemy robić? Jeśli zgodzi nam pomóc, to wszelkie planowanie możemy sobie odpuścić. Kim jest Majko Maeda? To laska, która nieoficjalnie rządzi w chmurach. I jest w tym naprawdę dobra. A oficjalnie? Oficjalnie jest lalką. Czyli nikim. O. Ciekawy dźwięk. Jesteś pewna, że to Majko będzie chciała nam pomóc? Gdybym była pewna, to bym do niej zadzwoniła. Co, nagle przez telefon nie rozmawia? Stoi gdzieś tu? No dobrze, to zadam inne pytanie.
Czy jesteś pewna, że ona będzie chciała nas wyrzucić na zbity pysk? Nie. To już coś. Dobrze znasz tę całą Maiko? Kurde, to jest to samo. Za dobrze. Chyba. An. Kiedy to robimy? Spotkajmy się wcześniej rano. Wtedy prawie nikogo tam nie ma. Jak wcześnie? Przed 8. Będę na ciebie czekała przy wejściu. Albo nie. Na balkonie domu lalek. Dobra. Spróbujmy wejść tak, żeby nas nie widzieli. Na balkonie. No dobra. Dobra. Czyli przed akcją trzeba się wyciszyć. W ogrodzie Zen. Jak ci się podobała pierwsza medytacja? Jesteście gotowi? Gdzie wtedy zniknąłem? Ktoś inny mnie potrzebował. Poczułem się lepiej. Praktyka kontemplacji musi być regularna, aby przynosić efekt. Jedna kropla deszczu nikogo nie napoi. Chcesz spróbować jeszcze raz? Ile kosztuje kolejny braindead? Ile uważa? A niech ma kasę. Okej. Dobrze. Będę czuwać nad tobą w trakcie medytacji. Dobra, to ja sobie idę po picie, a wy się wyciszcie tutaj, w ogrodzie Zen. Tylko zerknę, bo może być coś nie tak. A, dobra, wodospady. Jesteśmy w lesie. Przed nami wodospad. Duchu wody, pozdrawiam cię. W 80% jestem stworzony z ciebie. O, jaka w tobie tajemnica, duchu wody. Raz jesteś wodą, raz jesteś lodem, raz jesteś śniegiem, raz jesteś parą, raz jesteś mgłą, raz jesteś leczniczą wodą, raz jesteś wodą zabijającą. Zmyj moje choroby, ból, brud ciała i duszy. Brudne energie, brudnych ludzi, brudnych światów i brudnych wymiarów. Daj mi młodość, mądrość, wiedzę, zdrowie, siłę, radość, szczęście i mocne wewnętrzne spokój. Wciągamy ducha wody w siebie. Duch wody. Co, wyciszeni już? To jedno ciało. My jesteśmy wodą. No, wodospad chyba się zawiesił trochę. Poprzez kaskady wodospadu. No dobra. Nie mogę nic przyspieszyć. Dziękuję, duchu wody. Jakie w tobie ukryte piękno. Jak i we wszystkim. Okej, okay. Akurat dwa zdanka zostały do końca. Czemu dwa wersy? No i znowu zniknął. Gdzie jeszcze znajdziemy tego mnicha? Znowu to samo. Dobra. Zadzwonić do Bridget? Nie. Nie, 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 nie. Wezmę sobie na razie samochód. I teraz tak. Z Judy. Mechaniczna dziewczyna. Okej. Okay. Moje auto. Co to jest, Claire? Siema, Vi. Nie żebym bała się z tobą jeździć czy coś, ale poćwicz proszę przed następnym wyścigiem. O, patrzcie, nawet emotki wysyła. Hej, uważasz, że stwarzam zagrożenie na drodze?
Od zagrożenia, drodze, jestem tu ja. Ty masz na cało doprowadzić nas do mety. No co, po prostu taki już mam styl prowadzenia. To część mojego uroku. I za to cię lubię, Vi. Ale serio, poćwicz. Potrzebuję lepszej bryki po prostu. Dobra, emotkę i wysłał na koniec i tyle. O, właśnie ten samochód chcę kupić. To jest on za 100 parę tysięcy. Zastanów się jeszcze. Ale nim się naprawdę fajnie jeździ. Przedstawiciele Arasaki umywają ręce. Twierdzą, że odpowiedzialność za narastający kryzys technologiczno-ekologiczny... Kurde, nie mogę przełączyć. Oni właśnie. No tym to się fajnie by jeździło. Kurde. Nie wiedziałem, że tu będą się... Co? Przed chwilą miałem tu skręcać. Troszkę obiłem. Przez Adriatyk miasto skrywa w ruinach tysiące bezcennych dzieł sztuki, za które koneserzy gotowi są słono zapłacić. Dobra, nie mogę radia, tylko kurde jakieś te. Okieło cię! Hej, ty tam! Tajemniczy nieznajomy! No ty! Widzisz tu jakichś innych tajemniczych nieznajomych? Co? Albo wiesz co? Może najpierw opowiem ci dowcip. Ty, automat gra. Jak chcesz. Co robią w kuchni medycy z Trauma Team? Leczo. Okej, okay. O co chodzi? Witam serdecznie, jestem Brendan. Chatbot, a zarazem jedyny w swoim rodzaju przyjacielski. Oferuje szeroki wybór napojów oraz elokwentną rozmowę na każdą okazję. Twoja kolej. Jak cię nazywają? Dlaczego gadam z maszyną do napojów? No dobra, jestem Vi. Miło cię poznać, Vi. Często tu przychodzisz? Tak, w sumie dość często. Przepraszam, dobrze słyszałem, że spytałeś mnie przed chwilą, czy pójdę z tobą na kawę. Co jest tym automatem? Nie. A to nie szkodzi, bo możesz to zrobić teraz. Przepraszam, poprawka. Nigdzie nie musimy iść. To jak, z mlekiem czy... Okej, Bushido 9. Mnie tą reklamą. W ramach rewanżu ty możesz kupić orzeźwiającą puszkę Nicoli. Albo wiesz co? Tym razem dostaniesz ją za darmo. Dzięki. Brendan, tak? Zapamiętałeś. Jestem wzruszony. Oczywiście jak na automat z napojami. No dobra. Chciałeś czegoś ode... Wybacz, że tak cię wykorzystuję już na początku znajomości, ale czy mogę cię prosić o przysługę? Co się stało? Widzisz ten kontener przede mną? Zupełnie zasłania mi widok na ulicę. Odbiera największą radość automatowego życia. Zechciałbyś odsunąć go na... Wygląda jak śmietnik. Płacę ci wdzięcznością. Mam w sobie honor, choć nie uwzględniono go w menu. Dobra. Dzięki ci, jesteś nadzwyczajny. Zasłużyłeś na... I prawie w samochód walnąłem. Zasłużyłeś na łyko rzeźwienia. Trzymaj. Trzymaj się, Brendan. Czego mam się trzymać? Jak? Przecież nie mam ro... Tak się mówi, gdy chcesz się z kimś pożegnać. A, rozumiem. To znaczy nie rozumiem, bo chwytanie się czegoś nie ma chyba nic wspólnego z mówieniem do... Dobra, Brendan. Ja tutaj mam robotę do wykonania. Idziemy do Judy. Co to jest? To jest piwo? To jest żarcie dla psa. Dlaczego ma taką reklamę dziwną? Dobra, dziękuję. Odwracam się w tą stronę. Idę. Okej. Ciekawe reklamy tutaj mają. Gdzie ona jest? A, bo ja mam czekać. Tu, ale jeszcze wyżej. Okej.
Trzeba będzie iść sprzedać sprzęt, muszę na tamten samochód pozbierać. Tu? Poczekaj, dobra. Tak, ja nam tu czeka, nie zagadała. O, pali! Znowu. Miałaś jednego zapalić. Nie daj się wyprowadzić z równowagi. Nie powiesz mi nic konkretnego, co powinienem wiedzieć, kiedy będę z nią rozmawiać. Ja z nią będę rozmawiać. Aha. Krótko mówiąc, idę jako twoja obstawa. Dobrze rozumiem? Tego nie powiedziałam. Ja ją po prostu znam lepiej. Okej. Okay. Co zamierzasz powiedzieć, żeby ją przekonać? Prawdę. O Evelyn. O tym, jak skończyła i dlaczego to się stało. I to wystarczy? Nie. Potem będę improwizować. Wyglądasz na zdenerwowaną. Mam ochotę zabić skurwysynów gołymi rękami. Więc tak. Można powiedzieć, że jestem trochę zdenerwowana. No dobra. Dobra, chodźmy. Wróciła do nauku, ale nie... Ale ja nie mogłem chyba nic innego zrobić. Poczekaj, otworzę. Chyba mogłem tylko jej dać. No to otwieraj. I to ona tam siedzi? Tam jest chyba. To są skomplikowane zamki szyfrowe. Nie otworzyłabyś tego od tak na pałę. Potrafisz obejść ich systemy? Wygląda na to, że potrafię. Liczyłam, że niczego nie aktualizowali od lat. I nie przeliczyłam się. No dobra. Za mną. Nawet bazy wirusów nie aktualizowali? Jak to tak? Judy Alvarez? Powiedziałabym, że miło cię widzieć, ale nie chcę skłamać. Wiesz, że nie lubię spontanicznych. Okej, okay, wygląda na wredną. Tak. I nawet wiem dlaczego. Ja to stąd lepszy widok. Moc, uważałam, że sięgnęłaś dna. Ale teraz widzę, że zeszłaś jeszcze niżej. Zadajesz się z osobą, która nie jest tu mile widziana. Nieprawda. O tobie mówię. Vi. O? Widzę, że musiałem na tobie wywrzeć ogromne wrażenie. Byłem tu tylko raz, a tak dobrze mnie zapamiętała. Pamiętanie problematycznych klientów należy do moich obowiązków. A także znajdywanie sposobów na radzenie sobie z nimi. Jak mam sobie poradzić z tobą? Nie zwracaj na mnie uwagi, właśnie wtapiam się w tapetę. Nie zwracaj na mnie uwagi. Właśnie wtapiam się w tapetę. Słucham. Po co tu przyszedłeś? Pilnuję, żeby Judy wyszła stąd zadowolona. Bez ciebie miałaby większe szanse. Judy ma dla ciebie propozycję. Mam nie dać jej się sprowokować, nie? Chcesz wrócić? Załatwione. Przecież wiesz, jak cenię twoje umiejętności. Nie rozumiem tylko, po co przyprowadziłaś ten problematyczny ogon. Nie wrócę tu, póki lalki są traktowane jak mięso. Musimy to zmienić. To jest coś do zeskanowania, więc trzeba się przyjrzeć. Ej, zasłaniasz mi. Okej. Widzę, że śmierć Ivy mocno tobą wstrząsnęła. Nie sądziłam, że o tym wiesz. Ta dziewczyna prosiła się o smutny film. 10 dolców jest za nią. Późno go osiągnęła. Nagrody. Musimy coś zrobić, inaczej wszyscy w końcu... No to nieźle. Teraz pokazuję inaczej. A nie, to za nią jest 10 dolców. A potem ją za Judy? Nie, no gdzie były to 10 dolców? Widzę. Ty sprawiasz wrażenie rozsądnego. Powiesz mi, o co naprawdę chodzi? Tak. Rozważ propozycję Judy. To się może udać. No, Judy. Widzę, że dorobiłaś się prawdziwego fana. Wiedziałaś, w jaki sposób Woodman zajął się Evelyn, kiedy potrzebowała pomocy? Wyłączony niestety. A się w coś wcisnąć? W klubie rządzą bossowie z Tiger Claws. Wiesz, ile ja tu znaczę? Co to? Tyle, co wy oboje się zbugowało. Problemy znaczą dla mnie. Czyli portfel jakiś. To może nie powinnaś tu w ogóle pracować?
Udam, że was tu nie było. Tylko ze względu na dawne czasy, Judy. Za chwilę ochroniarze odkryją waszą obecność. A czemu mają odkryć? Wyjdziecie stąd sami, albo was wyniosą. Wyszedłem balkonem. To nie jest ani groźba, ani figura retoryczna. Wyłącznie przyjacielskie ostrzeżenie. Proszę cię, załatwię wszystkich. Dosyć. Wychodzę. Ej, czekaj. Decyzja. A żebyś nie miała poczucia, że cię olałam. Forrest będzie za parę minut na poziomie technicznym. Będzie sam. Stoisz po złej stronie barykady, Majko. Pozwól, że sama to ocenię. To nie ja jestem twoim wrogiem. A ja nie pytałam cię o zdanie. No cóż. Ja co by powiedział, jakbym wyciągnął broń? Świetnie poszło. Kompletnie nas olała. Myślę, że po prostu się boi. Gdyby coś źle poszło, ma dużo do stracenia. Właściwie wszystko. Więc pozwoli, żeby takie historie się powtarzały. To tam mamy do roboty? Pomóc ci? Chyba nie. Idziemy za nią, zobaczymy, co wymyśli. Coś was łączyło w przeszłości? Dawno temu. Tak. Chyba po prostu czułam się samotna. Jak wszyscy w Night City. Ona kiedyś była inna. I ja też byłam inna. No, więc ona preferuje... Ludziom, którzy kobiety. Zawsze wszystko kalkulują na zimno, nie można ufać. Nigdy nie wiadomo, kiedy w ich obliczeniach szale opłacalności przechyli się sklepanie... Chyba, że i tak, i tak. ...na wbicie w nie kosy. Wiem o tym. I całkowicie się zgadzam. Kiedyś byłam nią zauroczona i sporo mi zajęło, zanim zrozumiałam, że taka właśnie jest. No ale jakaby nie była, potrzebujemy jej. Ach, mogłam nurkować dzisiaj od rana. Trochę relaksu dobrze by ci zrobiło. Co to jest za reklama? Nie, pewnie też. Brosef. No, to nie do końca relaks. Pracuję nad takim jednym pomysłem, ale... Nie wiem, o co chodzi. Coś z tego wyjdzie. Elf Warning. Tak, mogłem się spodziewać, że w twoim przypadku nie chodzi o leżak i drinki z parasolkami. O nie, w leżaku miałabym za dużo czasu na rozmyślania. A tego właśnie teraz staram się unikać. Erwit. Znowu ty? A nie, przepraszam. No dobra, i co? Dalej? Asala Studios. Milfgard. Czego to jest reklama? Looking. Nie, to chyba jest reklama takich właśnie. Czekaj moment. Co robimy z Romanem? Co? A co właściwie chcesz z nim zrobić? Chcę, żeby ktoś mu rozpierdolił tę jego obleśną mordę. Ktoś? Dobrze. Chcę, żebyś ty to zrobił. W wyniku bardzo silnego trzęsienia ziemi pod powierzchnią. Jesteś pewna, że on tam przyjdzie? Myślisz, że nadal by tam pracował, gdyby nie słuchał rozkazów Majko? Poznałeś ją przecież. Nie takich nawiązań do Wieśka. No cóż. Nie mam żadnej litości dla tego skurwiela. Czyli idziemy tam. Dawaj. Jasne. Dojedźmy go. Pojedźmy windą. Będzie najszybciej. Poziom techniczny. Okej. Fajnie się otworzyło. Iskasz ty? Wiesz, co jest gorsze od korpa? Ktoś, kto strasznie chce być korpem. Mówisz o Majko. A o kim? Ale trzeba jej przyznać, że prawidłowo oceniła wasze szanse w tym przedsięwzięciu. Że ona się nie dziwi, że ja rozmawiam z Johnem. Nie mogę nic więcej z nim pogadać, a z nią? Podoba mi się rozwiązanie podchodzenia do kogoś i po prostu rozmawiania. Nie, że trzeba klikać na niego E i się wchodzi w specjalne te opcje dialogowe. Aha, tutaj, ja czekam aż tam się otworzy. Ty, Johnny tam jeszcze jest. Johnny jedzie na górę.
Co wy tu kurwa robicie? Gdzie Maiko? Po jaką kurwę kazała mi tu przyjść? Evelyn nie żyje. Nie przyszedłeś specjalnie, żeby mi powiedzieć? Jakie to kurwa miłe, że o mnie pomyślałeś. Masz. Na wieniec. Zgwałciłeś Evelyn, kiedy potrzebowała pomocy. Mogłem jej skręcić kark. Mogłem powiesić za włosy jako ozdobę. O, ta traci cierpliwość. A ja ją zawiozłem do Reapera. Jakaś rekompensata mi się po prostu należała. Powinna być mi wdzięczna. I wy kurwa też. To jest mój wyraz wdzięczności. Zobaczą nas, chowaj się! I co jest? A kurde, nie mamo. Co jest? Matrix. Właściwie Matrixa jest normalnie. Nie można głowy strzelić chyba. Co on tam ma? No, jakiś karabinek. Słaby. No cóż. Jedźmy na parter. Muszę już wyjść z tego miejsca. Mogłaś się tego spodziewać, że tak to się skończy. Wydawało mi się, że kiedy on zdechnie, to świat się zmieni. Jakoś tak bardzo wyraźnie, wiesz? Kolejny strzelony odlądowano wzdłuż jedynki 106. Wiesz, odwet rzadko przynosi ulgę. Ludzie często uważają to za cudowny lek na własne cierpienie. Ale to tak nie działa. O nic. Dobra, nie chcesz rozmawiać z tym. Jasne. Nie no, zwariuję z tobą! Aha, najlepiej krzyczeć, co nam nie potrafisz, a o tym, żeby mnie gdzieś zabrać, to już nie pomyślisz! Nie krzyczę, a ty sama mówiłaś, że wszystko mamy w bloku. Restauracje, sklepy, znajomych. I tobie to wystarcza? No to okej. No cóż. Tak bywa. Dziwną twarz ona ma chyba. Długo? I co oni tak mój samochód tam oglądają? Co jest? Już? No i znowu będzie palić. Kurde. Faktycznie wróciła do nałogu. Muszę wrócić do Majko z jakąś petardą. Apelowanie do jej poczucia sprawiedliwości nie wystarczy? Majko przekonają tylko konkrety. Przez chwilę miałem wrażenie, że chcesz odpuścić. Vi, ja całymi dniami siedzę w piwnicy i obrabiam braindance'y. Wiesz, jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś odstrzeli mi wtedy głowę? Małe? Jak empatia Majko. Nie przywykłam narażać się jak ty. Ale jeszcze się nie poddałam. No wiesz, właściwie to ja też lubię konkret. No tak, liczą się tylko parametry. Ilu położysz, ile zużyjesz nabojów i ile etków ci za to wpadnie. Nie każdy żyje sztuką i snami o wolności. Czasami potrzebne jest zejście na ziemię. No to co robimy dalej? Muszę się zastanowić. Potrzebujemy więcej ludzi, to na pewno. Pogadam z Lalka. Odezwę się do ciebie. Na razie, Vi. Dobra. O, się nagle rozeszli. Ty, Wiśniewski. Cyberpunku. No cóż. Dziwne rzeczy się tu czasami dzieją.